Jak współpracuje ci się z ukochanym? Jakie są plusy i minusy pracy z kimś tak bliskim? No cóż, ja jestem największą fanką talentu Piotra i już zawsze tak będzie. Jest najlepszym na świecie scenarzystą i bardzo serdecznie go pozdrawiam. To jakie są plusy i minusy pracy z kimś tak bliskim? No, plusy są takie, że wiem szybciej, co się będzie działo. Czyli mogłabyś nam coś zdradzić, gdybyś chciała, ale pewnie tego nie zrobisz. Nie mogę, strasznie bym chciała, bo parę rzeczy będzie bardzo ciekawych i bardzo by mi ulżyło, gdybym mogła już o nich porozmawiać, ale nie mogę. A minusy? No takie, że tej pracy jest bardzo dużo, nie? I że ona jest wszędzie, w każdym kontekście zawsze się pojawia. No ale jak się lubi swoją pracę, to wszystko jest okej.